Dzień dobry, kochani. Wiecie co, ja się tak zastanawiałam nad tą kartą dnia, bo dzisiaj jest to święto kościelne. Ja wam nagrywam dzień wcześniej. Karta będzie obowiązywać na 15 sierpnia 2024. Dobra? Zrobię łyczek kawy popołudniowej. Kochani, będzie karta dnia, dlatego że jutro idziemy do kościółka, jutro przeżywamy, jutro obchodzimy święto, a kto będzie miał chwilkę, to sobie po prostu kartę dnia odsłucha. O, tak zrobimy, nie? A kto nie będzie chciał, nie musi. Kawkę już macie, w razie czego, no, to już nie będę jej na razie dawać w inne, kochani, miejsce, bo mi jeszcze poleci. Dobra? No. Karta dnia będzie, kochani, a jeżeli jej nie zobaczycie, to zobaczycie ją w piątek. Ona w piątek też będzie obowiązywać. A co? Trochę mam grypkę. No, horoskopy też będą, bo będzie więcej czasu do nagrywania. No. Skarbeńki. Łapeczki, komentarze mile widziane, tak? Wy wiecie, tak jak zawsze. Nie wiem, kto ma tam dzisiaj imieninki, urodzinki. Ojej. Ojej, ojej, ojej. Ale to nic. Dla wszystkich urodzinowych, imieninowych, dla wszystkich osób, które dla mnie zostawiają łapkę, które się pięknie odwdzięczają, które po prostu są i chcą tutaj być i pomagać w rozwoju kanału. Jednak tą kawę dam na dół. Ja lubię machać rękami. Kochani, karta urodzinowo-imieninowa. I dla nas wszystkich, czyli dla ciebie i dla mnie, ta druga. Ok? Tak zwane ślimaczki 2, aczkolwiek tutaj jest narysowany taki potworek, taki, nie wiem, nie wiem czemu, no karty radosnego serca, jakby nie było. Kochani urodzinowi, to dla was. Na pewno nikomu nie wychodzi na dobre, gdy pomniejszasz swoją prawdziwą wartość, a już najmniej tobie samemu. O właśnie, kochani, piękne przesłanie dla was. Więcej wiary w siebie, patrzcie, więcej wiary. No to ściskam was imieninowi i urodzinowi. Fajnie. Fajnie, że macie dzisiaj urodzinki. Idę do was na ciacho, kawę już mam. A dla mnie i dla ciebie? Nie musisz stać się motylem, spójrz na gąsienicę. Leży sobie i leniuchuje, może najeść się dosyta, a reszta dzieje się sama. No właśnie, a potem piękny motel, nie? Ach, fajnie, fajnie, fajnie. Fajne te karty są, ja je lubię. Takie radosne, nie? Zresztą tak też się nazywają. No i kochani, ponieważ mamy taki radosny dzień, dzień dla wielu z nas wolny, bo ja na przykład od mojej pracy zawodowej mam wolne, no to dla was dzisiaj dziewiątka kielichów i mamy tutaj spotkania towarzyskie. Czujemy się świetnie. Może ktoś z was pójdzie na grilla, może ktoś pójdzie na urodziny, imieniny, spotkania rodzinne, przyjacielskie. Dużo jedzenia, picia, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Single też. Nawet single dzisiaj powiedzą, a to co, że nie mam nikogo. Machniecie ręką. Ja coś czuję, że po prostu powiecie, nie przeszkadza mi to, że jestem sama, sam, po prostu chcę być z przyjaciółmi, chcę być z rodziną, chcę, żeby wszystko było dobrze, chcę się czuć dobrze, chcę posiadać przyjaciół, bo czasami jak się ma partnera, partnerkę, no to wiecie jak to jest, nie pozwoli i koniec, i nie można, także dzisiaj świętujcie, dzisiaj sobie zróbcie coś do jedzenia fajnego, może idźcie do fajnej, ulubionej restauracji, spędzajcie czas z osobami, które lubicie, które kochacie.
Myślę, że jakieś ważne wydarzenie będzie w waszym życiu. Myślę, że się o czymś dowiecie, bo czuję z tej karty taką satysfakcję, taką radość, taką stabilizację, czyli jest, bo jest, ale są też osoby, kochani, które lubią na przykład siedzieć w internecie, na Facebookach, na różnych takich forach internetowych, chodzić na różne tam eventy do parku i tak będziecie dzisiaj spędzać czas. Także uważajcie, żeby się nie przejeść, bo możecie za dużo zjeść, uważajcie na to, ile pijecie, tak? No a osoby, które są w pracy, to ja myślę, że jakieś spotkanie biznesowe będzie, ale to będzie takie na luzie, tak? Może wykonaliście jakiś projekt, może dokończyliście jakieś zadanie i będziecie świętować z tym szefem, może szef was zaprosi do siebie. A osoby, które są na urlopie, to ja widzę, że wy po prostu świętujecie, odpoczywacie i macie wszystko gdzieś, czy tam ten zakład pracy stoi, czy nie stoi. Po prostu odpoczywacie, jesteście pełni harmonii, zgodni ze wszystkimi, poznajecie nowe osoby, idziecie nad wodę, pływacie łódką, kupujecie sobie gofry, jak to mówią, nie? Za 3 dychy nad morzem. Moja facebookowa grupa zna, wrzuciłam, jak to było. Tęsknię za gofrem za 30 zł z nadmorza, a w domu można zrobić za parę złotych, nie? Kochani, ja powiem tak, że dla wielu z was oddajecie się marzeniom po prostu, jakiego chcecie mieć partnera, jaką chcecie mieć partnerkę. Możecie dzisiaj powiedzieć, jestem zadowolona z siebie, fajnie, że mam wolne, to sobie odpocznę. Fajnie, że mam tyle przyjaciół, mogę zadzwonić. I ja po prostu widzę was spełnionych. I obojętnie, kochani, czy jesteście w związku, czy jesteście sami, po prostu widzę wasz uśmiech. Gdziekolwiek, kochani, nie spojrzę, to widzę takie, jest, mam to, udało mi się, tak? Było ciężko, bo mamy tutaj tego zimnego króla mieczy i mogło być ciężko. Podejrzewam, że wielu z was może ma szefa tyrana, męża tyrana, żonę, która jest jak policjant, ale właśnie dzisiaj czuję, że wszyscy będziemy się dogadywać, że wszyscy będziemy spełnieni, że wszyscy będziemy uśmiechnięci. A co z osobami, które poznamy? No ta osoba to będzie taka bardzo lekka, radosna, będzie miała wam wiele do zaoferowania, wiele będzie opowiadała, będziecie się uśmiechać przy tej osobie, także myślę, że to warta jest osoba wartej świeczki, bo nie dość, że będzie inteligentna, to będzie miała zainteresowania jakieś tam związane ze sztuką, z historią, będzie poważna osoba, może i nawet będziecie rozmawiać o religii, ale nie kłócąc się, tylko ciesząc się, tak, wymianą zdań. To jest osoba, która lubi ludzi, która kocha ludzi, która kocha towarzystwo, więc twoje towarzystwo też pokocha. A co dla ciebie, drogi słuchaczu, jak mówisz, to nie dla mnie? Dla ciebie jest odpowiedź taka, spraw sobie dzisiaj przyjemność. Coś, co tylko tobie sprawia przyjemność. Jeżeli uważasz, że tobie radość daje czytanie książek, to czytaj sobie książki. Jeżeli ty uważasz, że chcesz sobie, nie wiem, robić bransoletki, rób bransoletki. Jeżeli ty chcesz, nie wiem, poczuć się wolna, idź na spacer, nad wodę, na łąkę, nie wiem, gdzieś, żeby czuć, że jesteś gdzieś komuś potrzebna i może się musisz zrelaksować, może za dużo tego stresu było, co? Może cały czas musisz chodzić w uniformie, a dzisiaj po prostu powiesz sobie, już tego nie muszę robić. Odpoczywaj na świeżym powietrzu. Zrób sobie jakiś kosz owoców, pokrój sobie, a nawet możesz otworzyć szampana i po prostu coś świętować, tak? Bardzo pozytywna karta, niosąca tyle radości, niosąca tyle miłości, tyle spokoju. Ja tutaj widzę po prostu, nie będzie mi się chciało wierzyć przy tych kartach, które tu mam, że nie odprężycie się, że nie odpoczniecie, nie wierzę. Nawet u was w pracy poczujecie, że nie wiem, ktoś coś przyniesie, usiądziecie sobie razem na śniadanko, będziecie się uśmiechać,
zrobicie coś razem, żeby szybko zrobić, mieć więcej wolnego. Ja po prostu widzę, że takie pragnienie spokoju i szczęścia na dzisiaj i tego wam wszystkim, kochani, życzę. Cudowniejszej karty na święto wam nie mogłam wylosować. Jak widzicie, wszystko jest przy was, nic w ukryciu. Także czego wam jeszcze życzyć z tą cudowną dziewiątką kielichów? Bądźcie szczęśliwi, bądźcie zadowoleni z tego, co już osiągnęliście, co udało wam się osiągnąć. To jest karta stabilizacji, to jest karta radości. Dla niektórych przyjdzie przelew i to da radość. Dla niektórych przyjdą rodzina, dzieci, wnuki, przyjaciele i to będzie esencją tej radości, tak? Jedynie przed czym karta ostrzega, przed. Żebyśmy byli ostrożni przed najedzeniem się, bo może boleć brzuszek, przed dużą ilością na przykład alkoholu, tak? No i nie bądźmy dzisiaj aż tak emocjonalni. Myślę, że fajna karta, jestem ciekawa, bo mi napiszecie na pewno w komentarzu. Także życzę wam pięknego dnia, wszystkiego dobrego, no i odpoczywajcie sobie. Buziaczki. Pa, pa.